Kraj obietnicy. Gdyż Pan, Bóg Twój, prowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego. I drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedzi. Wersety 7-9. Co za wspaniała perspektywa, jakże cudowna przyszłość leżała przed Izraelitami, jakże wielki był kontrast między nią a przeszłością spędzoną w Egipcie i wędrówką po pustyni. Ziemia Pana leżała przed nimi w całej swojej piękności i przepychu, ze swoimi urodzajnymi wzgórzami pokrytymi winnicami, z tryskającymi źródłami. Jakże ożywiająca była myśl o winnicach i drzewach figowych, oliwnych i drzewach granatu. Jakże dalece wszystko to przewyższało czosnek, por i cebulę Egiptu. Jakże też mogłoby być inaczej? To ziemia Pana rozciągała się przed nimi, rodziła i kryła w sobie wszystko, czego tylko mógł potrzebować Izrael. Obfitość na swojej powierzchni oraz bogactwa i skarby w swoim wnętrzu. Z jakąż tęsknotą musieli Izraelici oczekiwać tej chwili, w której wreszcie wejdą do kraju, zamieniając piasek pustyni na cudowne dziedzictwo. Z pewnością z pustynią wiązały się także ważne doświadczenia, lekcje i wspomnienia. Izrael poznał tam Pana w taki sposób, w jaki nie było to możliwe w Kananie. Mimo to pustynia nie była Kananem i każdy wierny Izraelita musiał gorąco tęsknić za tą chwilą, w której wreszcie będzie mógł postawić swą stopę na gruncie ziemi obiecanej. Tam wszystkie ich potrzeby miały zostać zaspokojone zgodnie z hojnością Bożego serca. Na zawsze mieli zapomnieć o głodzie i pragnieniu, zaś zdrowie, obfitość, radość, pokój i wszelkie błogosławieństwa miały stać się ich pewnym działem w pięknym kraju, u którego progu właśnie stali. Wszyscy wrogowie mieli zostać pobici. Wszystkie przeszkody usunięte. Nic nie miało zakłócać nieskrępowanej radości dziedziców tego wspaniałego kraju. Nawodniona deszczem z niebios i ocieplona promieniami słońca ziemia miała w obfitości wydawać wszelki owoc, jakiego tylko serce mogło sobie zażyczyć. Tak wyglądał kraj z Bożej perspektywy. Te Boże myśli staną się dla Izraela rzeczywistością w tysiącletnim królestwie. Słabe pojęcie mielibyśmy o kraju Pana, gdybyśmy postrzegali go tylko jako obszar, który faktycznie znajdował się w posiadaniu Izraela, nawet w jego najchwalebniejszych dniach rozkwitu za rządów Salomona.
Aby otrzymać właściwe wyobrażenie o tym, czym Kanaan rzeczywiście będzie dla ludu Bożego, musimy spoglądać w przód do czasu odnowienia wszech rzeczy, o których wspominają Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 21 werset. Zgodnie z myślami Bożymi Mojżesz przedstawił ów kraj w takiej postaci, w jakiej dał go Bóg, nie zaś w granicach i stanie, w jakim posiadał go Izrael. W słowach Mojżesza nie było mowy o wrogach i o złu, lecz jedynie o urodzaju i błogosławieństwach. Mojżesz przedstawia kraj takim, jakim miał on być i jakim będzie w przyszłości dla potomków Abrahama, na mocy przymierza, jakie Bóg zawarł z ich ojcami, to jest na mocy nowego i wiecznego przymierza, które zostanie oparte na bezgranicznej łasce Bożej i potwierdzone przez krew krzyża. Nawet jeśli potomkowie Abrahama nie sprostali swojej odpowiedzialności pod zakonem i pod bezpośrednimi rządami Bożymi, to jednak Bóg Abrahama udzieli łaski i chwały, gdyż nieodwołalne są dary i powołanie Boże, co widzimy w Psalmie 84, wersecie 12, w Rzymian, rozdziale 11, wersecie 29. Mojżesz pojął to bardzo dobrze. Wiedział, jaki będzie koniec stojącego przed nim pokolenia Izraelitów i jego dzieci. Jednak Mojżesz spoglądał daleko w przód na chwalebną przyszłość, kiedy to Bóg, który związał się z Izraelem przymierzem na oczach całego stworzenia, objawi triumf swojej własnej łaski w jego drogach z potomkami Abrahama. W międzyczasie sługa pański nie zapomina udzielić ludowi skrupulatnych pouczeń co do tego, jak mają zachowywać się w dobrej ziemi, którą właśnie mieli objąć w posiadanie. Już dość mówił o przeszłości i teraźniejszości. Teraz chciał wskazać im także na przyszłość. W świętej gorliwości zainwestował wszystkie swoje siły i wyczerpał wszystkie możliwości, by uświadomić Izraelitom ich poważne zobowiązanie względem tego, który aż dotychczas tak wiernie się o nich troszczył. Teraz zaś miał zamiar zasadzić ich na górze swego dziedzictwa.